Jestem, kamera, kamera. O! Co się stało? Wy to widzieliście? A! Normalnie się ten zbagowało. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony już komplikacji WWE, a to jest kolejny odcinek, że zagramy w Toy Story 2. I bez zbędnego przeciągania już jedziemy do kolejnego poziomu, którym będzie tym razem poziom numer 3, którym będzie poziom Bombs Away, czyli w tłumaczeniu bomby w dół, tak jakby można to powiedzieć. I lecimy tutaj, ponieważ mamy tu naszego takiego jakby pierwszego prawowitego właśnie bossa, którym jest ten oto samolocik. I akurat ten samolocik ma to... Aj, nie zdążyłem. Ostrożnie tam, niezbyt niebezpiecznie. Spróbuję coś takiego. A, dobra, to spróbuję coś takiego, bo chciałem go trafić, bo o to właśnie chodzi w tej walce, że on będzie miał takie ten... O, trafiłem go, dobra. To może będę tak próbował, nie wiem, przypadkiem trafiać, bo może się uda. O, to może tak będzie, że to jest właśnie cała taktyka tej walki, że on będzie sobie tak latał i musimy po prostu go ten, w odpowiednim momencie trafić. A teraz mi to nie wyszło. Ja wam polecam najlepiej, jak jest ten, gdzie on jest? Że jak najlepiej ten, to na wprost go trafiać, to wtedy się na pewno uda. To właśnie się udało. Jan! Boss pokonany, gratulacje, jest oczywiście ten. Mamy wszystko, co tylko potrzebne. Zapisujemy grę, żeby nie było. Przeszliśmy naszego pierwszego bossa, którym był samolocik, którym nie wiadomo, gdzie on poleciał. Który był gdzieś tam nakręcany, ale jednak został w tym momencie pokonany. I jest po prostu świetnie. Bonus mówi o Ordę, czyli bonusowy filmik nagrodzony, ale ja go nie mogę pokazać. Przypominam, że dlaczego, ponieważ prawa pewnie autorskie, bo to są urywki z filmu. Ale nie będę przedłużać dalej, jedziemy do naszego czwartego poziomu, którym będzie poziom Construction Yard, czyli bardziej w tłumaczeniu konstruktywne, nie, metry, czy jakoś tak, gdzieś, bo chodzi o to, że ten, yardy to oczywiście są ile tam metrów i tym podobne i mi się wydaje, że chyba o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że mogę też tak opisać mniej więcej ten, jaki był ten finał, ten bonusowy filmik, bo myślę, że tak będzie najlepiej omawiać, że co? Byście wiedzieli, że nie będę mówił oczywiście całego filmu, tylko po prostu powiem, co tam było, że w bonusowym filmie, jakim było... Bas, no co ty robiłeś, co? Że w bonusowym filmie było to z... był urywek z początku filmu, gdzie... nie, spadaj mi tu. Muszę cię trafić. No, cel mam jak baba z wesela i to typowo, jak widać. Dzisiaj jakoś nie mam takiego szczęścia. Ciebie zgładzę? Tak. Ja już wolę wszystkich zgładzać, żeby nie było, bo może akurat coś ominę, a później będzie problem. Tak dla pewności? Tak dla pewności, nic nie poszło. Wezmę sobie to przy okazji. I tak, wracając właśnie do tematu, że... W pierwszym filmie był ten, urywek z początku filmu, gdzie Buzz wpada do tego, do tej dziury, gdzie niby poszukuje z tego, swojego przeciwnika, którego później odkryjemy też w grze, dlatego nie mówię, kto to jeszcze będzie. I on tam idzie, on go odkrywa i chce po prostu zrobić mu ten, chce go wyeliminować za pomocą, tak jakby można powiedzieć, takiego kolców. I oczywiście, gdy on się tam pojawia, to... Później, to później on tam przeskakuje, spada i tym podobne. Przepraszam za Facebooka, jeżeli go usłyszeliście, ale akurat ktoś tam do mnie mówił, ale na razie nie mam zbytnio czasu. I mówię, po prostu taki to jest film. I oczywiście on też tam mówił, że na koniec świata jeszcze dalej. A jeżeli chodzi o filmik do tego poziomu, to on był w późniejszym etapie, gdzie... Musieli oczywiście tam w nocy iść i znaleźć jakieś te... A ten dinozaur, to pamiętam, że był dobry, on próbował się skryć za pomocą liści, a nic z tego nie wyszło, ze względu na to, że on się i tak odsłonił. Au. Odsłonił. Tak samo jak ja się odsłoniłem na ten kwas, który nie wyszedł. Że później tej świnie... No fajnie, straciłem pierwsze życie w tym momencie, ale to dlatego, że miałem mało życia, bo widziałem. No niestety jest tak, że odkryłem właśnie, że niestety zdrowie się nie zachowuje w tym, jak wchodzimy do nowego poziomu.
Dobrze wiedzieć. Jeśli zmieszasz kolor pasujący do kolorów na ścianie, dostaniesz Pizza Planet token. I to jest taki jeden pierwszy właśnie, można powiedzieć, bardziej główkowy ten, łamigłówka, ponieważ musimy dokładnie wiedzieć, jakie kolory zmieszać, żeby uzyskać odpowiednie właśnie tą mieszankę. Znaczy pewnie z tych, z plastyki, różne takie momenty, gdzie, nie wiem, na przykład mieszało się, czy wkładło czerwony i zielony i wychodził jakiś tam kolor. To właśnie to samo musimy zrobić tutaj. Jak widać, pierwszym kolorem był taki niebieski i teraz musimy zrobić taki pomarańczowy. I ja pamiętam akurat, jak się to robi, że musimy lecieć tu i musimy lecieć tutaj właśnie. Po części też to będzie taka nauka, jakie kolory wychodzą, gdy próbujemy mieszać oczywiście różne kolorki. I właśnie na to to wychodzi. Dobra, jeszcze potrzebny jest zielony i o ile pamiętam, to chyba będzie z mieszanki niebieskiego. No, przesuń się, bas, sprawdź się proszę. To będzie z niebieskiego i chyba żółtego, dokładnie, tak jak pamiętałem. Bo kiedyś to robiłem, tylko że wiadomo, to było dawno, dawno temu, to skąd miałem pamiętać, że akurat coś jest. Dobra, mamy to i gramy dalej, ponieważ jeszcze nie kończymy. I lecimy dalej. O, otworzyły się nam drzwi. Bardzo dziękujemy za otwarcie. Może kiedyś odwdzięczymy jakimś piwem albo coś. Nie wiem właściwie. Cały ja, wygłupiam się oczywiście. O, ty. Cześć was, potrzebuję zmocnika dysku, żeby pokonać wściekłego bossa młotkowego. Znajdź moje brakujące oko i dam ci, o. Czyli oczywiście to coś musimy zdobyć. Ale to jeszcze się znajdzie. O, ten dinozaur jest. Super. Fajne jest to, że przynajmniej ten, jak jest tu woda, to możemy po tej wodzie chodzić, że nie ma żadnych problemów związanych z, oczywiście z tym, że nie wiem, to też nas zrani, tak jak to było z kwasem. Ja tu sobie teraz się pokręcę trochę, żeby zdobyć odpowiednie monety i tym podobne, ponieważ ja już tu wam zaspoileruję, tutaj też musimy zdobyć 50 monet, żeby dać je śwince. I taka jest akurat idea. I cóż, widzieliście wcześniej jak ten, jak spotkałem jakiegoś tam pracownika, nie wiem co to był, to jest jakieś Lego podobne stworzenie. Tak, Lego w Toy Story też jest, co byłem trochę też zdziwiony. A przecież to pochnę, zobaczę czy coś tu mogę zrobić. Skoczę? A nie, za wcześnie. A, słyszę go, słyszę małego. Z Lego podobne stworzenia i on chciał, żebym znalazł oczywiście jego 5 pracowników. One są trochę słodkie. Jupi było na spadnięcie. O. Czemu ja cały czas ich rozwalam? To jest najgorsze. Zawsze nie pamiętam, czy ja ich rozwalałem, czy nie. To też jest właśnie takie trochę wkurzające, bo szukać nie może znaleźć. Coś właśnie, jeśli znajdziesz dla mnie 50, może dam ci Pizza Planet Kroken. Tak jak właśnie z tym potwierdzeniem. A nie pamiętam, ile teraz mamy. 36 monet. Więc jestem, trochę nam tego brakuje. Nie pamiętam, gdzie jest ukryty Pizza Planet Token, bo on oczywiście też musi był być. A mogę tu wskoczyć? Mogę. O, dobra. Lecimy. No, jest tą monetę. Tutaj jest przyjaciel cienki, czyli taki pies na dyńce chciałem powiedzieć, ale bardziej na sprężynce właśnie. Który też da nam specjalne zadanie, tylko jeszcze się pokręcę, sprawdzę, czy ktoś jeszcze tu jest. Nie, możemy do niego iść. Cześć Bas, jeśli znajdziesz 5 brakujących tych kluczy i przyniesiesz do mnie w czasie, dam ci Pizza Planet Token. I tak, to jest kompletnie coś innego od wyścigów z tym wyścigowcem, bo musimy znaleźć oczywiście 5 właśnie takich kluczy, które musimy dać mu. I mamy też chyba tam, o ile widziałem, chyba minutę, więc powinno się akurat wyrobić. A że mam już akurat 3 w tym momencie, to myślę, że będzie w porządku. Dlatego tu się tak pokręcę i sprawdzę, gdzie co jest. O, tu jest 4. I to jest najlepsza taktyka, żeby to robić. Wiem, że gdzieś tu jest bliżej. Gdzie jest ten... A może któryś z tych wyrzuci go? Bo nie wiem właściwie. Gdzie jest piąty? Ty, gdzie on jest? Jest! 2, 1, 1, chodź! O, kurde!
Dobra robota, ba, znalazłeś wszystkie klucze. Oto twój pierwszy planet token. Jezu Chryste, myślałem, że nie zdążę już tego, ale na szczęście się udało. O, wow. Już miałem taki lekki stres, że czy ja zdążę, czy mi się uda, czy to, co to może być. Ale na szczęście się udało. O, kurde. Czy to się odpala? Czy ja mam na tym czekać? To chyba się nie rusza. Jak mam muszę znaleźć inny sposób, ale nie pamiętam jaki. Bo wiem, że na pewno muszę się tam na górę dostać. Ale w jaki sposób, to muszę to wychwycić. I wiem, że pamiętam dobrze z tego, że to jest pierwszy poziom, taki jeden z dłuższych, których trzeba troszeczkę jednak ogarnąć, co robić. A ciekawe, czy mogę to popchnąć, bo niby tu jest... A nie, nie mogę przecież. Nie dam rady. Dobra. Zjeżdżajcie mi z drogi, jeżeli bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. A, tutaj są schodki. O kurde. Nie zauważyłem tego? Dobra, nieważne. Tu są schodki, nie wiedziałem o tym. A, ała. Ło. Życie. Wtedy to by mi się przydało. Ale nie teraz. No słyszę jakiegoś over here. Ale gdzie on jesteś over here? Dobra, to chyba należy się na ten. Na moment tego, do... Nie wiem, czy coś się tu odpaliło, czy nie. Wyżej sprawdzę zaraz. Za taki moment, że kręciłem się i typowe You spin me right round, baby, right round. Ale tu się odpala, widzę coś. A czy ja gdzieś mogę wskoczyć? Chyba... Nie. Nie, źle zrobiłem. To nie tak miało być. A ja chyba wiem jak. Moneta! Moneta! Kolejna. To w czasie, kiedy akurat robię to, to może powiem temat na odcinek, bo na pewno od tego, od pierwszego odcinka tak czekacie, bo nie mówiłem, ze względu na to, że oczywiście było mało tego. Bas, przestań mi się obijać o głowę. Chcesz mieć wstrząs mózgu i potem nie mieć, nie umy... Kurde, że nie chcesz potem robić tych przygód? Zastanawiam się, co tu trzeba robić. Aha, to się to jednak podnosi. Dobrze wiedzieć. Nie no, coś z tym trzeba zrobić. Coś z tym trzeba zrobić, tylko nie mam pojęcia co. Wracając do tematu, to może powiem, co ja sądzę o oczywiście tej. O serii Toy Story 2 jako na razie grze. Bo na pewno omówię potem, jak będzie z tym. Z filmem. Bo jest oczywiście ten. Trochę jest inna fabuła niż ten, jeżeli porównujemy oczywiście film oraz grę, to tak jest. O! A, przesunęło się? Tak, przesunęło się. Tylko co ja mam tu zrobić, pytanie? No to się odpadło. A, już chyba wiem co. Już chyba wiem co mam zrobić. Nie wiem. Jeszcze raz spróbuję. Będę kombinować. Że, czy ja sądzę o tej grze? Oczywiście to jest gra mojego dzieciństwa, którą kiedyś się spędziło bardzo dużo lat. I pamiętam do dzisiaj te wszystkie, oczywiście, momenty, które miałem. Co ja mam tu zrobić? Mam tam stanąć? A może faktycznie mam tam stanąć i poczekać aż ten, aż to się opuści. To jest taka teoria, że gra dzieciństwa, którą, co ciekawe, nigdy nie przeszłem. Mimo, że pamiętam, że byłem dosyć daleko, ale mogę też zaprzeczyć. Dobra, spróbujmy. Ja pójdę teraz tam w drugą stronę, może o to chodzi właśnie, żeby polecieć w tym. A może o to chodziło właśnie. Aha, no dobra, no to już wiem o co tu chodziło. To dlatego właśnie ten, potrzebne to było. Musiałem się tu wespnąć, żeby wiedzieć jak to zrobić. Teraz już wszystko jasne, że pamiętam do dzisiaj z młodości, jak kiedyś się grało ten za młodu, że siedziało się na podłodze i odpalało się PS1 na tym, na... Nie pamiętam jakim telewizorze, ale pamiętam, że to był chyba... nie Panasonic, tylko ten, Thomson. O, na Thomsonie się ten odpalało. Kolejne. Na Thompsonie się odpalało i cieszyło się oczywiście tą grę.
Ja mogę to odpalić tym stałem?